Cześć, mam na imię Piotrek, a dziś przygotujemy sobie ciastko fondant, zwane również jako lava cake, więc zapraszam na odcinek. Dobra, koniec, zacznijmy od przygotowania składników. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebne 100 g gorzkiej czekolady, 100 g masła, 100 g cukru kryształ, 3 jajka oraz 50 g mąki pszennej. Ten suflet będę podawał również z karmelizowanymi bananami, sorbetem bananowym. Więc zaczynamy. Dobra, moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od rozpuszczenia czekolady i masła. Rzucamy to na gaz, pamiętajcie, żeby to mieszać co chwila, żeby czekolada nam się nie przypaliła. Dajemy to na mały ogień i mieszamy. Gdy czekolada z masłem nam się już rozpuściła, nagrzewamy piekarnik do 200 stopni na grzanie góra-dół. Musimy sobie ubić jajka, rozbijamy. Gdy wbiliśmy sobie już jajka, dodajemy do nich cukier. Jajka ubijmy sobie na puszystą masę. Naszą masę już sobie ubiliśmy, dodajemy do niej rozpuszczoną czekoladę, ciągle mieszając. Dodajemy mąkę. Gdy mamy gotową masę na naszego fondanta, musimy teraz sobie przejść dalej. Posmarujmy nasze kokilki masłem. Co zrobić, żeby nasza masa nie przykleiła się do kokilek? Wysmarowaliśmy ją masłem, albo sypali kakao, albo używali mąki. Zamiast mąki i kakao możemy użyć jeszcze na przykład cukru. Będzie fajnie skarmelizowany po brzegach. Super się sprawdza. Więc musicie to sobie dopasować do siebie. Gdy przygotowaliśmy sobie kokilki, stawiamy sobie do piekarnika na 8 minut. Gdy nasze fondanty się pieką, zróbmy sobie banany. Zrobimy karmelizowane oraz sorbet bananowy. Lecimy! Żeby zrobić sorbet bananowy, musimy użyć do tego 100 g kostek lodu, więc wsypujemy do naszego miksera nasz lód. Słuchajcie, zamroziłem 3 banany dzień wcześniej, dlatego daję do naszych kostek lodu. 3 banany, 100 g kostek lodu, wszystko trafia tam. Dodajmy sobie do naszego sorbetu jeszcze 100 g cukru. W tym momencie wszystko zaczynamy miksować. Słuchajcie, nasz sorbet jest już gotowy. Tylko popatrzcie na to. Banany, które wyłożyliśmy sobie na patelnię, będziemy opalali, ale przedtem sypię je cukrem. Na
Nasz suflet jest gotowy, trzeba tego tylko wyłożyć. Zaczniemy od karmelizowanych bananów. Naszego fondanta opruszę kakaem. I nie zapomnijmy o naszym sorbecie z bananów. Pani, zobaczmy, czy na pewno to jest lava cake. Pani, to by było dziś na tyle. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Możecie również zostawić 100 czystego lajka. Będzie mi bardzo miło. Po więcej już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!